Bonjour, cześć kochani. Dawno żeśmy się nie widzieli, bo aż od jakichś, nie wiem, 3 godzin. Pracowity dzień dzisiaj, pracowity dzień. Najpierw, ile to było, ze 4 godziny, jak nie więcej, Dragon's Dogmy. Po Dragon's Dogmie poszedłem sobie skończyć scenariusz do nowego Time Warpa, który poszedł teraz do korekty. No i rzutem na taśmę akurat zdążyłem jeszcze na wieczornego streamka, więc hej. Czy mi się chce streamować? Nie wiem, właśnie nie bardzo wiedziałem, co ze sobą zrobić. Ja nie umiem mieć czasu wolnego. Skończyłem ten scenariusz trochę wcześniej niż myślałem. Więc pomyślałem, kurde, dobra, to jeszcze usiądę, niech będzie ten engage, bo co innego będę robił. Już jest za późno, żeby coś zacząć grać dla zabawy, za wcześnie, żeby... Nie wiem. No. Więc co, wracamy do X-Menów dzisiaj. Przynajmniej na, nie wiem, półtorej godzinki może trochę dłużej. Ostatnio szło całkiem nieźle. Więc kto wie. Trochę głowę czuję, że muszę odpocząć, wiecie, bo... intensywny mentalnie trochę dzień i mam nadzieję, że trochę odpocznę podczas X-Menów. Zapomniałem, jaka to muzyczka jest. Jedziemy. Mam nadzieję, że licznik jest dobrze ustawiony. Okej. Znowu jesteśmy... Znowu musimy iść do piwnicy. Czy będę robił relację z Future Gaming Show? Nie planowałem. Od 2022, dzień w dzień, nadrabiałem Enguno. Wreszcie mogę powiedzieć, jestem na bieżąco. O mój Boże, bardzo mi przykro. To musiało być koszmarne. Na samą myśl jakoś tak mnie zmierdziło, jak sobie pomyślałem, że ktoś siedział i oglądał stare streamy z Engage'a. Doceniam poświęcenie, ale o, aż mnie jakoś tak wzdrygnęło na samą myśl. Daj, ale reklamacji nie przyjmujemy, niestety. Warrior.pl, dziękuję ślicznie za najlepsze spanko ever i 3 miesiące subskrypcji. Ale też mam takie, też miałem takie rzeczy, do których na przykład lubiłem się relaksować albo zasypiać, to był mój taki, może nie guilty pleasure, ale właśnie coś takiego do relaksacyjnego miałem. Znowu nie pamiętam, jak się wchodzi do tego cholernego, do tej piwnicy X-Menów. Myślałem, że gdzieś tam, ale okazuje się, że jednak chyba nie. To jest najgorsze właśnie, jak mi się skończy coś takiego. Na przykład kiedyś nadrabiałem wszystkie odcinki Mystery Science Theater. I potem jak obejrzałem już wszystkie, to czułem taką pustkę. Bo kurde, taki się zrobił rytuał i nagle nie wiem, co robić. To jest zawsze najgorsze. Teraz skończymy właśnie z Rufy oglądać, ja już po raz kolejny, Star Trek The Next Generation. Jesteśmy już na ostatnim sezonie. I też niedługo się skończy i tyle. Filmy, nie wiem, w sumie zastanawiam się, bo chcę pokazać Rufi w zasadzie wszystko, co Star Trekowe, co warte jest do obejrzenia i chyba następne, do czego usiądziemy, to będzie po prostu Deep Space Nine, bo niektóre postacie się powtarzają, więc może to będzie takie łatwe połączenie. A po Deep Space Nine może, nie wiem, albo Voyagera. A jak nie Voyagera, no to może wtedy w Original Series, albo coś, zobaczymy. No, chyba zaczniemy od... Nie no, Picardę nie. Nie będę jej tego robił.
Muszę się nauczyć, gdzie tu się idzie, bo ja nigdy nie wiem, gdzie tu się idzie. Marnuję strasznie dużo czasu na to. Tu jest zejście. Było na wprost. Czemu nie umiałem się do niego dostać? Szybciej się załadowało niż myślałem. To jak nam... W każdym razie jak nam się skończą Star Treki, to znowu będzie taka dziwna pustka, że pewien taki... Pewna taka luka w rutynie, bo to mnie jakoś tak, nie wiem, uspokaja. Tam myślę, że sobie wieczorem pójdę, obejrzę jak coś tam na... w telewizji. Odpocznę trochę od wszystkiego. Lubię tę rutynę taką codzienną. A co to za... Aha, tam ten Toad siedzi. Chciałbym też tych nowych X-Menów zobaczyć, ale zanim zobaczę tych nowych X-Menów, to pewnie sobie odświeżę tych starych, skoro są na Disneyu. Dobra, gdzie jest taka propos Picarda? Gdzie jest profesor? Profesor Atomus? Halo? Przypadkowo przez pomyłkę dodaj do mieszanki jeszcze jeden składnik. Bardzo mało pamiętam z X-Menów, tych kreskówkowych. Pamiętam, że był ten motyw tego, że Rogue chciała utracić swoje moce, tak, żeby mogła być och, och, och. Żeby mogła dotykać ludzi. Pamiętam, że był ten motyw ze strażnikami, bodajże Fenix. Motyw z Feniksem też było. Ale nie rozumiem, czemu Rogue nazwali Rudą, a czemu nie? A no tak, no i Apokalips był. Czy, co, nie rozumiem, co jest nie tak z nazywaniem Rogue Rudą, tym bardziej, że Xywa tak czy inaczej niewiele znaczy. Gdzie jest ten Xavier? No do jasnej cholery. A no tak, bo był przecież ten, jak mu tam Cable i tak dalej też, nie? Rogue to łotrzyca, no ale nie zdubbingujesz Rogue jako łotrzyca, bo jest za długie i zbyt złożone. Hello, Allison. We were just discussing you. I'm really, really sorry about all that damage I did to the danger room. Kid, if I had to say sorry every time I tore up the danger room, it'd be the only word out of my mouth. Faktycznie nazywano ją Szelmą. Nie wiem, czy Szelma to jest lepsze. Really? You mean it? Yes, Allison. Part of the reason we use the danger room is... W Polsku nazwano Terminatora Terminatorem i nikt się o to nie rzuca. And that frequently results in equipment being damaged. What do you say, kid? Want to give it a go? Nie. I think it would be a good idea. Professor Xavier is quite adamant that you hone your skills. Besides, aren't you just aching to pay back Mystique and the rest of the Brotherhood for jumping you like that? Good. Just warn me if you're gonna go thermonuclear so I can get out of the way. What am I doing here? I'm not ready for this.
Now don't you go worrying, kiddo. We're gonna watch you every step of the way. If there's even a whisker of trouble, I'll pull the plug. You sure about this? If I'm lying, I'm dying, kiddo. Uh-huh. Uh-oh. You can win this fight, Allison. I know you can. Uh-huh. Okay, let's do this. Allison Crestmere, you have been chosen for a great honor. You have been chosen to wage war against this human vermin. You have been chosen to join the Brotherhood of Mutants. Okay. Never! Czemu niektórych głosów nie ma? O, będę kichał zaraz, czekajcie. Nadchodzi. O-o. A, okej, okay, chyba jednak nie. Nienawidzę tego. Czekam na kichnięcie i ono nigdy nie nadchodzi. Mistyczna Mystique, giń, przepadnij, poczwaro, okropny, okropna bestio. Umieraj, na co ty czekasz? Wow, I bit Mystique! Zmiany będzie kręcić w nosie. W ogóle jutro na ARN2EU, na nasz drugi kanał na YouTubie, trafi najważniejszy sequel do materiałów historii ARN2EU, więc szykujcie się na to, nie będziecie zawiedzeni. Piękne rzeczy jutro będą. No stairway denied. Ło. A mi zrobili ałała. Wybuch. Jeszcze avalanche, tak? Okay. Avalanche is above, business continues below. Kurde, Alison, jak ona jest silna. Kurka wodna. Taki problem, że wydaje mi się, że wszystkie te umiejętności w tej grze są takie trochę na jedno kopyto. Że to są reskiny w zasadzie. O, udało im się. Ej, to fajnie, jak im się udało większość obsady w dubbingu zachować. To bardzo miłe, że im się chciało. Ja bym się nawet nie spodziewał po tylu latach. To może nawet, a wersja na Disney Plus oryginału też ma polski dubbing, bo tak nostalgicznie to może bym nawet ją obejrzał. Chociaż widziałem fragment i okropnie się zestarzał. No może to znowu w tym miejscu. Polska wersja czasem ma, czasem brak. Aha. Scooby dooby doo, potat too. I did. I beat him. I beat him all. And I didn't destroy the danger room. O mój Boże, ten hałas. Strasznie głośno napierdziela ten dźwięk. Allison, you were magnificent. I saw the entire exercise. Very commendable, Allison.
You've already shown vast improvement in controlling your powers. Perhaps it's time you were given greater responsibilities. Professor, I admit it was impressive, but one session in the danger room doesn't make Allison ready for field ops. I agree, Scott, but we must allow Allison to grow at her own rate. And I believe that with the proper supervision, she would make an excellent addition to our team. Me? An X-Men? I don't believe it. What do you say, Allison Cressmere? Would you consider joining our team? Czy to będzie taka sytuacja jak właśnie z Feniksem, że ona się zrobi jakoś super OP i zacznie zagrażać wszystkim, czy coś? Yes, yes, I'd love to! Do I get a cool code name? How about Pebbles? Oh, hi, Slogan. Stratus? Yeah, those are good suggestions, but I kind of had a name in mind already. How about Magma? Magma Balls. Magma. An excellent choice. Welcome to the X-Men, Magma. What about the uniform? Do I get to wear my uniform all the time? Follow me, dear. Meet in the War Room. Uuu, wow, wiwa, dziękuję za gigantycznego rajda, kebab u Rudego. Abym sobie zjadł kebab, o mój Boże. Dziękuję ślicznie za rajda. O. I przepraszam, że trafiliście na najgorszy stream po tej stronie internetu. Mam nadzieję, że będziecie się tutaj świetnie bawić. What's up, Professor? Cerebro has discovered the Brotherhood is on the move again. This time to a potentially catastrophic... Kurde, aż mam ochotę zjeść na kolację kebaba. Nie wiem, czy sobie nie załatwię, nie zamówię kebaba na kolację. Co żeście uczynili? The Boshnoi nuclear plant in Siberia, Russia. Is Magneto with them? No, at least according to Cerebro. The Brotherhood has... Kebabu Rudego dostarcza do Szkocji? Agreed. Whatever they're up to, the consequences will be disastrous. The Brotherhood must be stopped, or you may very well have to contain a nuclear meltdown. Ej, zapraszamy do Krakowa. Totalnie bym wpadł. Jak będę kiedyś w Krakowie, without batting an eye, to wbiję. Right on, psych. Let's go show the Brotherhood they're playing Russian roulette with a fully loaded gun. Very well, X-Men. Be on your way. There's no time to waste. Mój ulubiony najgorszy stream. Dobry wieczór. Patrzcie, naprawiłem donaty. Wyświetlają się wreszcie prawidłowo. Dziękuję pięknie, Arturze. A propos tego rogatego, to musimy odpalić Dungeon Keepera w któryś dzień i sprawdzić, jak działa wersja. Dobra. Wolverine jest obowiązkowy w każdej drużynie, bo ma regenerację zdrowia. Bestia. Bierzemy tą Allison, bo ona jest potężna. I na czwartego... Gdzie jest Allison? To nawet nie fakt, że jestem zaskoczony polską wersją na Steamie. Po prostu chcę zobaczyć, czy działa prawidłowo. Bo wiem, że nie mogę na nikogo innego liczyć, bo ekspertów w dziedzinie Dungeon Keepera nie jest zbyt dużo. Może jutro? Może jutro. Chciałem wybrać jeszcze Storm, tak? Bo ona super ma ten atak piorunem. Dobra. To chyba wszyscy. Myślę, że to będzie dobre party. Okaże się za chwilę. The Brotherhood attacked a nuclear facility in broad daylight. They're getting more brazen with every move. Please, I have a family. Let me live. We're here to stop the mutants who attacked your facility. Do you know where they are? Nie, to jest Rosjanin. Yet, I think they have gone, all except for the metal one. Propos komentarzy, to dzisiaj wyłapałem dużo polskich komentarzy, to znaczy, gdzie polskich komentarzy? He is at the nuclear core, no doubt eating it like a bear with honey. Spasibo. Czy to jest sekret mówienia po rosyjsku, że trzeba mówić, jakby się miało zatkany nos po prostu? Spasibo. Jest ruski. Objektiv added. Da.
Zepsuty stream to najlepszy stream, pozdrawiam. Dziękuję pięknie, Mauro, za donate'a. Dragon's Dogma już się znudził. Nie, nie znudził się. Ale miałem ochotę wieczorem się odmurzyć. Przy Dragon's Dogma nie mogę się za bardzo odmurzyć. Więc... więc potrzebuję czegoś lżejszego na wieczór. Dobra, nikt mi jeszcze nie poumierał. Szczorm troszeczkę oberwała. Nie mam małej apteczki dla niej. Nie miałem żadnych problemów technicznych z Dragonem, oprócz tego, że faktycznie, tak jak mówią ludzie, trochę z wydajnością w takich bardzo kłopotliwych lokacjach nie domaga nawet na mojej konfiguracji. To znaczy, ja mam tak mocarny komputer, że nie było tragedii. Poniżej 45 klatek chyba nie udało nam się spaść nawet w najgorszym momencie. Natomiast skoro na 4090 spada do 45 klatek momentami, no to faktycznie... Dźwięk zniknął. Czemu dźwięk zniknął nagle? Hello, engage! O, i nagle znowu jest. Jestem złą postacią, to przede wszystkim mi utrudnia. No ogólnie zacząłem się powoli wciągać w tego Dragona i jeszcze ta akcja na samym końcu z Gryfem to zrobiło na mnie spore wrażenie, nie spodziewałem się. Więc chętnie jeszcze na pewno do niego wrócę. Boję się tylko, że to za duża gra, żeby zrobić z niej recenzję. Po prostu nie dam rady, jeżeli... Czego ja tu szukam? Find Colossus. Jeżeli faktycznie miałbym ograć całą grę, to znowu by była recenzja za miesiąc. A... Co ja chyba zrobię? Taki fortel, że ściszę tę grę. Boże, ona już jest... Ona już jest tak mocno ściszona. Tak. Czy teraz jest zbyt cicho, bo mogę podgłosić po waszej stronie? Okropnie głośno gra. A już nie mogłem znieść tego hałasu. Kłaz potrafi z mega opóźnieniem robić recki, nikt nie ma pretensji. No, ale nie porównujmy poziomu. Poziom Kłaza to jest tak wysoki tych recenzji, że dla mnie to jest w ogóle nieporównywalne. Nic nie słychać prawie. Dobrze, to jeszcze podgłoszę. Ludzie czekają na recki Kłaza i są super zadowoleni, gdy one w ogóle wychodzą. Jakość ich jest niesamowita i warto na nie czekać pod tym względem. Cię bardziej oglądają, mam wrażenie, często recki Kłaza nie dla gier, tylko dla Kłaza. Co jest wspaniałe, oczywiście. Pod względem recenzji totalnie Kłaz jest lepszy. Oczywiście, że tak. No, ale do tej pory na przykład ludzie proszą Kłaza, żeby zrobił recenzję Baldur's Gate'a nowego. Ta gra już ma ponad pół roku. A ludzie dalej by chętnie ją obejrzeli. Jak ja bym dzisiaj wrzucił recenzję Baldur's Gate 3, to nikt by jej nie obejrzał. U nas jest zupełnie inaczej pod tym względem. Ludzie... Ogólnie u nas recenzje nie oglądają się tak dobrze jak u Kłaza. Jak Kłaz wrzuci recenzję, to jest w zasadzie gwarancja, że ludzie oszaleją na jej punkcie. A u nas, jeżeli coś nie, ta recenzja nie wejdzie w okolicach premiery, to już zasięgi spadają praktycznie do zera. To jest po prostu różnica. Uuu, Evil Saiga!
Dziękuję pięknie za subskrypcję i to 6. miesiąc. Może to nie jest dobre słowo, ale wydaje mi się, że to jest trochę kwestia takiej z braku lepszego słowa tresury, oczekiwań tego, że ludzie po prostu wiedzą, że na recenzję Quaza zawsze muszą poczekać i nie będą zawiedzeni, a na Rando TU albo mamy recenzje w okolicach premiery, albo nie mamy ich wcale. Ostatnio bodajże z Jamnym na YouTubie w komentarzach miałem ciekawą dyskusję na temat właśnie terminów publikacji takich rzeczy i mi by to nawet nie przeszkadzało, gdyby czas przygotowania takiej recenzji nie był tak duży. Bo mi to nie przeszkadza, czy recenzję obejrzy, nie wiem, 10 tysięcy osób, czy 100 tysięcy osób, tak długo jak te 10 tysięcy osób znajdzie, czego szukało. Bardziej przeszkadza mi czas, który trzeba poświęcić. Jeżeli mogę poświęcić 50 godzin na przejście gry i mieć 10 tysięcy wyświetleń, albo poświęcić 50 godzin na przygotowanie Time Warpa i mieć, nie wiem, 250 tysięcy wyświetleń, to no, jest dla mnie oczywistym, co się bardziej opłaca robić w takiej sytuacji. Dlatego to jest ten problem. Ja bardzo lubię te gry, ale dlatego rzadko w nie gram, bo inaczej można ten czas po prostu zagospodarować. Gdyby faktycznie było tak, że ja mogę sobie miesiąc czy dwa miesiące po premierze opublikować i ona by dalej miała takie zasięgi, to nawet bym się nie zastanawiał, grałbym sobie we wszystko w swoim tempie, no ale to muszę podejmować czasem decyzję, na czym się skupić. No. Chciałbym znaleźć rozwiązanie tej sytuacji, ale nie, Alison umrze. Umieraj, Alison. Alice? Kim jest, kurczę, Alice? Tak, robiłem różne felietonopodobne rzeczy i czasem to się sprawdza. Mamy też podgląd i tak dalej. No. Gdybym zrobił podgląd z Dragon's Dogmy na przykład, zamiast pełnoprawnej recenzji, to chyba by mnie ludzie zjedli, że taka gra nie dostaje recenzji, a wyszło Mario i zrobiłeś, bo ludzie nie rozumieją, że przejście Mario zajmuje tyle, co jeden stream z Dragon's Dogmy. Że skala czasowa przygotowania materiału jest zupełnie inna, no. Ale tak to po prostu wygląda. Ach tak, wskrzesiłem Alison, ale zapomniałem jej wyleczyć. Cudownie. Czy gry Alice is Missing nie ogrywała przypadkiem na streamie Arndotiu nie całkiem niedawno Rikaru? Czy to była inna, bardzo podobna gra? Emily is Away. No, byłem blisko. Byłem blisko. Też gra wideo. Dobrze. Alice is Missing nie jest grą wideo. Czy dosłownie przed chwilą mnie napisałeś, jest taki RPG, co ciekawe, gra się poprzez wiadomości tekstowe? Mam ten napis nadal na ekranie.
Zrób coś, żeby można było wydawać Dinary J'a. Robię, cały czas pracuję nad tą pierwszą minigrą, na którą będzie można wydawać Dinary J'a. Tylko muszę przysiąść na jedno więcej popołudnie któregoś dnia i ją skończyć. Tylko muszę znaleźć to popołudnie. Chyba trochę za cicho zrobiłem teraz ten dźwięk. Da. Myślę, że powinienem schować za takim właśnie Dinaro J-owym paywallem te wszystkie didy i inne rzeczy, żeby ludzie nimi tak nie spamowali okropnie co chwilę. Będę chyba musiał przeportować ten engage'owy overlay do nowego layoutu, bo ludzie się poprzyzwyczajali do nowych elementów i ich tu brakuje. Jakąś fuzję zrobię. O, się rozwaliło wszystko. Z tego wszystkiego zapomniałem przez chwilę nagrywać. Zdrowy. Oj, mnóstwo jest rzeczy ukrytych w tym nowym stylu. Naprawdę mnóstwo. Nie wiem, czy znajdziecie wszystkie. Jest jeszcze trochę rzeczy w tym nowym overlayu, które mi się nie podoba. Subtelnie je poprawiam. I na przykład powiększyłem trochę fonty w tym nowym overlayu. Nie wiem, czy zauważyliście, pewnie nie. Żeby były czytelniejsze i co chwilę coś tam zmieniam, poprawiam po każdym streamie, tam przyglądam się, co mi się podobało, co nie, trochę go jeszcze szlifuję. No i jakimś cudem się zepsuła Dida, to będę musiał naprawić. No, tam z czytelnością niektórych elementów jest trochę problemów. Cały czas walczę. Żeby było lepiej. Bestia zdrowa. Okej. A chwila, jutro nie mogę streamować Dungeon Keepera, bo wydaje mi się, że jutro Kondor będzie próbował streamka jakiegoś, ale nie wiem o której godzinie. Metalowy retro overlay. Nie, zdech, mam go. Tylko... wspominałem, że mi się znudził. Mam ten problem, ten z Wistą już też mi się znudził. Mam taki problem, że tyle nad nimi pracuję i się męczę i tyle na nie patrzę, że jak są gotowe, to już mam ich dość. I już bym najchętniej robił następny. To jest, kurczę, najgorsze, nie? Że tyle się człowiek opatrzy tego, że jak już jest gotowe, to już przestaje bawić. O kurde. Zmieniło się groźnie. Kopij stópką, bestia. Cześć, Kacpej. Co tam u ciebie, stary druchu? Dobra. Pyk, pyk.
heal na Wolverina. Allison w miarę, Storm w miarę, Bestii mógłbym troszkę zdrowia dać. Lego sobie kupiłeś, jakieś fajne. I zimorodka. Co to jest zimorodek? To jest jakaś aluzja do czegoś z popkulturowego, czy po prostu... Aha, po prostu ptaszek, tak? To nie jest nazwa żadnego statku, ani nic takiego. Okej. Okay. Myślałem, że to jest jakiś referens do czegoś. Czy ja powinienem tutaj postać tym Wolverinem i trochę poczekać, aż mi się zregeneruje zdrowie? Coś mi się nie regeneruje, to zrobię. Ej, w sumie. Czy nie mam jakichś level upów do rozdania? Nie. A okej. Okay. Dobra, już mu dam pićko. Już mi się kończy pićko. Super Med Pack. Cures all HP. P. Cool, brzmi fajnie. Chciałbym zobaczyć twojego ptaszka z Lego. Pewnie tu będzie, bo tu jest zejście niżej. Na następnej planszy. Not ready. Okej. Okay. Cokolwiek by to znaczyło. Not ready. Cały dzień streamków. No tak wyszło dzisiaj. Tak czasem jest. Czasem nie ma w ogóle streamków, czasem jest aż za dużo. I z okazji wiosny. O, ja cię kręcę. No dziś już 5 godzinę streamuję, więc... sporo jak na jeden dzień. Ale opłaca się w waszych uśmiechach, więc... Mam dzisiaj loczkę jak Clark Kent, zauważyłem właśnie. Jak tam wasze zdrowie? Allison ok, Bestia ok, dobra. To mogę zapisać znowu. Ja jestem gość, co go szukam. Alo, alo? Jest. Ah, X-Men! Thank the fathers you are here. I do not know how much longer I can last. We have to work quickly. The reactor's at critical mass, and if Colossus drops that regulator, we're all gonna be at ground zero for a nuclear explosion. Wolverinowi to nie powinno przeszkadzać, tak to przeżyje. O bogowie! Paraliżowało mi Wolverina, no. Co mam niby zrobić? Coś przy komputerze? Pipu, nie wiem, co mam zrobić. Ale nie, serio, co ja mam tu zrobić? Turn on main coolant valve.
A gdzie jest main coolant valve? Valve to nie powinna być dźwignia, tylko taki okrągły, nie? Ten taki zindzel okrągły. Gdzie ja znajdę main coolant valve? Zawór chłodziwa, o. Zawór, tego słowa mi brakowało. Dzyndzel to adekwatna aproksymacja. Ej, ty, gdzie jest dzyndzel? So what do you think? We're here to stop the mutants from attacking this place. That's true, then I need your help. The reactor is overheating, will melt down soon. Because the mutants have caused the overload and flowing near the control panels. Okay. Go through the door into the adjacent area, then make your way to the controls for the coolant valves. Okay. Czyli rozumiem, że teraz mogę tędy przejść. Makes sense. Dobra, lecimy. I w ogóle ja tutaj cały czas mam napisane, że to misja 9. To jest chyba misja 10. Boże, misja 8, a to jest misja 9. Nie mam progresu zaktualizowanego. Progres. Misja 9. No. Two downstairs. Tiri. Mogę tu zapisać teraz chyba bezpiecznie. Empty. Large med pack. O, przydatne. Hadouken! Tłuczcie ich szybciutko. Spoko. Bestia jak zwykle potrzebuje leczenia. Bestia zaczyna trochę odbiegać. Znaczy on tankuje, więc nic dziwnego, ale jakoś tak szybciej traci to zdrowie niż wcześniej. E gods, my roast is ruined. Dobry wieczór, Madman. Idzie speedrun zostawania Szkotem. Dobrze, w czwartek kolejny egzamin. Na pewno nagram vlogaska, przy okazji poodpowiadam na pytanka z ostatniego vlogaska. Więc wszystko jak najlepszej myśli. To w ogóle nie było zdanie, to co powiedziałem teraz. Nie wiem, w jakim języku to było. Ale idzie super. Bestia. Allison jeszcze nie i Storm Pyk. Tak jest.
Tu chyba już nic nie ma. Turn on coolant valve. Coolant valve open. Coolant valve opened. Ile ich tych walwów tam jest? Ja bym mnie sparaliżowało, no. Zawór zajebistej mrówki. Cool end. Zaorani. No co jest? Z Alison trzeba trochę podleczyć. Ona by chciała do leczonka. O, i skończyły mi się apteczki. To nie za dobrze. To nie za dobrze. A miałem ich tak dużo. A też chyba blisko końca misji, więc... Turn on coolant valve. Turn on coolant valve. Objective updated. Jeszcze main coolant valve muszę znaleźć. Gdziekolwiek by to mogło nie być. Ja słyszę przeciwników. Czemu słyszę boss music? Okej. Okay. Jest dobrze. Jest dobrze, a mogło być jeszcze gorzej. To chyba nie tu. Gdzie jest jeszcze ten główny zawór? I zabij. 6 godzin! Jej! W tym tempie zapowiada się 15-16 godzin na całość. Yikes. Kolejna długa gra. A kto wie, jak będzie potem z poziomem trudności. Idąc bardziej w głąb gry. O, ktoś zlevelował. Czyż to była Alison? To była Alison. Jaka ona się zrobiła tankowa w ogóle? No już jest silniejsza od całej reszty. Ponad 50% już jest zrobione? Znaczy według czego? Według... A, że gier. Okej, myślałem, że tej gry. Już się cieszyłem. Disable force field. Force field disabled. O nie. Pole siłowe niepełnosprawne. Straszna choroba. Kurde. Czemu mnie tak piorą? Co mi się stało?
Musiał wczytać. Hakuna Matata, jak cudownie to brzmi. Dobra, jeszcze raz. Aj, nie chciałem auto assign. Zmaściłem trochę. No nieważne. Żadna różnica na dobry na dobrą sprawę. Już się nie martw aż do końca swych dni. Naucz się tych dwóch radosnych słów. Hakuna Potata. Że powinienem iść do góry najpierw. Co jest? Niedobrze. Alison zdrowa, bestia zdrowa, sztorm zdrowa. Dobra, chociaż tyle. Biedny Wolverine. On mnie żyje. Halo? Wolverine? No. Przynajmniej jego nie muszę leczyć. Searching. Searching. It is empty. Halo, papi. No tak, Nightcrawler jest chyba, to chyba jest jeden z takich największych tych takich tropów Nightcrawlera, tych takich rzeczy, z których jest znany, że jest katolikiem. Bardzo bliski Bogu. Disable force field. Wolał się najpierw trochę podleczyć mimo wszystko. Wolvie to troszeczkę tego zdrowia jeszcze potrzebuje. Ale też mana się zregeneruje w tym czasie, więc to też dobrze. Szczególnie głupota. Jak można być niewierzącym, jeśli się ma ojca demona? Tak jakby byli ludzie niewierzący w świecie, w którym Bóg sobie tak po prostu chodzi po ziemi i można do niego pójść i powiedzieć ją. Nigdy tego nie rozumiałem, że są takie media, gdzie po prostu bogowie po prostu istnieją, nie? I wszyscy o tym wiedzą. W tym świecie są ludzie niewierzący. Albo, nie wiem, nie są... Są X-Meni i jest Thor. I w ogóle...
Nie, no jakby powiedzieć, nie mierzyć okrągłą ziemię. No jest, no tak, to też jest głupota, nie? Ale fakt istnienia okrągłej ziemi nie jest tak łatwo okiem sprawdzić. Jak po prostu jest byt, który się manifestuje każdemu. To chyba jest troszkę inna sytuacja, moim zdaniem. O, tym razem poszło dużo lepiej. To prawda, ludzie potrafią mieć potężną moc wyparcia, ludzie lubią mieć rację. Tu upstairs. Wiem już wszystko? Nie, dalej nie zrobiłem tego main Volvo. Gdzie jest ten main Volvo? Ja jeszcze nie byłem. O, jakiś zły bebok. Turu. Jeszcze jeden zły bebok. Gdzie jest ten main coolant valve? Hey, cool it, man! Byłoby fajnie, jakby były obiektywy na mapie zaznaczone. Bo tak ta mapa... Tam jest jeszcze coś na dole. Mapa jest tak średnio czytelna, szczerze mówiąc. Średnio przydatna. Hiroshimon, meczowo-barażowy donate streamlapsowy. A jaki dzisiaj meczyk? Widziałem X-Menów Ewolucję. To była chyba jedna z ostatnich kreskówek takich moich czasów, jak jeszcze mieszkałem w Polsce i jeszcze leciały gdzieś tam w telewizji w tle. Podobało mi się. A, mecz o wszystko z Estonią. Ale spoko, to jak się nie uda, to jeszcze będzie mecz o honor. Więc gdzie wady? Wolverine się sam wyleczy, tak. Ciężko ze zdrówkiem. Już nie będzie meczu o honor. O kurczę, nic się nie stało. Po taty nic się nie stało. Czy też myśleliśmy, że Estonia leży w innym miejscu? A gdzie leży? Nie gdzieś koło Litwy? No ale Łotwa jest koło Litwy, nie? Litwa, Łotwa i Estonia są w jednej kupie gdzieś tam. No. Okej. Okay. To też chyba nie jest to. Shiar Power Supply. To znowu jakiś fajny przedmiot. Eee,
to robi? Power supply for a shear item. Piece of shear elemental shield. Nie wiem, co to są za przedmioty i do czego one służą. Dobra, ja to już nie wiem, gdzie mam iść. To był chyba ostatni punkt na mapie, gdzie jeszcze nie odkryłem. A może gdzieś tu? Coś strasznie szumi na streamie. Czy nie zbiera przypadkiem szum z Engage'a? Pewnie zbiera. Tak, to pewnie dźwięk Engage'a. Robiącego szururu. Znaczy z gniazda audio, a nie bezpośrednio z Engage'a. Czekajcie, mogę wypiąć. O, jak się wypnie audio, to pewnie już nie szumi. To jest odgłos bezpośrednio z engage'owego audio. Czekajcie, może jakbym... zepsułem znowu audio. I tak jest nieźle, bo ja już mam filtr zainstalowany. Mam filtr noise gate zainstalowany fizyczny na tym kablu, żeby mniej szumiało trochę. No i dotknąłem i zepsułem. Wiedziałem, że to się tak skończy. Okej, działa. Naprawiłem. Okej, chyba znowu zepsułem. Nie działa, dobra. Dobra. Mój komp nie szumi. Mogę ustawić jakieś wygłaszanie szumów, jeżeli to bardzo przeszkadza. A przeszkadza bardzo? Gdzie ja mam jeszcze iść? Tak, no to jest dokładnie dlatego, że... O-o. Wzmocniłem dźwięk w aplikacji, a ściszyłem w telefonie. Nie wiem, gdzie mam iść, żeby to włączyć. Dorime, 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 me, me. Nie wiem, gdzie mam iść, jak przez połowę czasu w tej grze. Dorime. Ameno. Zaryzykuję i pójdę do góry. Tu pójdę tu. Może to tu miałem iść. Nie wiem. Zaraz się dowiem. Nie, to nie tu. Turn on. To jednak tu. You have my gratitude, comrade. It was Magneto. Niet. He called through his acolytes. And there was one other man I did not recognize. He manipulated the radiation so that Magneto would not be harmed while he was within the reactor. What was Magneto doing inside the reactor? I overheard the acolyte say he was creating some type of material that generated gravitic ions. I'm sorry, my friends, but my sister, Ilyana, has fallen ill.
I cannot leave her side. Wydaje mi się... A most excellent idea, comrades. Wydaje mi się, że tu problem polega na tym, że niektóre dialogi są wyraźnie wzięte z jakiejś innej wersji gry. I tam, gdzie te dialogi są identyczne jak na innych konsolach, to po prostu mają voice acting. A tam, gdzie są jakieś zmiany dla Engage'a, to zostały bez voice actingu. Tak mi się wydaje, że na tym to polega. Bo nie mam innego wyjaśnienia na to, dlaczego jedne dialogi mają wypowiedzi, a inne nie mają, nawet jeżeli te same postacie wcześniej bez problemu się wypowiadały. Nie mam na to żadnego innego wyjaśnienia. Iceman jest silny też. Może Icemana powinienem wziąć. Jeszcze ma fajne zaklęcie. A niech będzie ten Iceman dla odmiany. Na przykład Moira miała do tej pory dialogi, nie? Zabrałem Ilianę na wyspę Miur. Das Vedonia, my friend. Co to znaczy Das Vedonia? Das Vedonia. Z kim ja teraz muszę pogadać? Bla, bla, bla. Goodbye, doctor. Goodbye, lass. Bye. O tak. Kop krzesło, masz rację. Mówią, że złość piękności szkodzi. Dziwne są te przerywniki między misjami. Nie! Nie, 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 nie. Na przykład teraz jestem między misjami i muszę być Allison i rozmawiać z ludźmi i dalej nie mają dialogów, nie? Teraz gram postaciami fabularnymi. Tak samo jak wcześniej przed poprzednią misją, jak rozmawiałem z profesorem Xavierem jako Wolverine, to w niektórych wypowiedziach Wolverine miał dialog, a w innych już nie miał. Któż wie? Mamy tylko domniemania. Ja domniemam, że nie ma niektórych dialogów. Teraz, kim ja mam tu pogadać? Halo. Mam dosłownie zero obiektywów. No, it was you, Alex. What have you gotten yourself into? All I ask is that you meet me. You couldn't have picked a worse time. Scott, you really need to see this for yourself. Then you'll understand. I don't know. I need... Hope to see you there, Scott. I gotta go. Good pie. Bye, Alex. I'm sorry. I didn't mean to interrupt. You didn't. If you don't mind me asking, who was that? Someone who needs a swift kick. Okay. To było... dziwne.
A nie wypadną żadne przedmioty? Chciałem wyfarmić trochę przedmiotów, ale z żadnych przedmiotów tu nic nie wypada. Co jest, Cyklops? It's time we left for the mansion, people. I teraz nagle są dialogi. Since Dr. McTaggart is sending Iliana to see Professor Xavier at the X-Mansion, I will go too. Okej, to jest inny dialog i inna wypowiedź. To już nic nie wiem. Ale Kolosus mógłby być tutaj bardzo przydatny. We got back from your island a little while ago. Somehow the troubles with the Brotherhood really don't seem important compared to what poor Iliana's going through. I hope Dr. McTaggart and Professor Xavier can help her. Attention, X-Men. I invite all of you to my laboratory for a briefing you will find most interesting. Fuck, gdzie on ma laboratorium? Nie wiem, gdzie jest laboratorium bestii. Gdybym wiedział... A, ten dowcip dopiero za 20 minut będzie śmieszny. Dobrze, która to jest misja? 11. Według tego, co tu widzę, tak? Czyli save, misja 11. To chyba nie tędy. A sight for sore eyes to the eyes will be awful majestic. Iceman. Jean. Storm. It would be the most... Do wnętrza. Gdzie jest laboratorium bestii? Spodziewam się, nie wiem, czy on będzie w podziemiu też? Cześć, Maliszek. Tak, no, misje idą trochę lepiej, bo mam już trochę dopakowany team, więc jest łatwiej. Czy założyć, że jest w podziemiach? Założę, że laboratorium jest gdzieś na dole. Gdybym był bestią, to trzymałbym badania w sekretnym schronie, a nie... A nie na widoku w szkole. Dobrze myślę, czy źle myślę? Turururururu. Ej, żabolongu. Turururururu. Sexman. Turururururu. Turururururu. Możesz poprosić ten filtr na szum, aż tak szumi? Dobrze. Niech będzie filtr na szum. Zobaczymy, czy... Spróbuję coś odwrócić, czekajcie. Może tak jest lepiej? Czy tak jest lepiej? Pozmieniałem trochę ustawień. Urządzenia audio i chyba pomogło. A tam nie mogę iść, tu nic. To ja już nie wiem. Zawsze się... Jak już się nauczę, gdzie coś jest w tej grze, to zaraz mnie wysyłają gdzieś zupełnie indziej i już nie wiem nic. O, trafiłem. What is Blow's Beast? Why call such a mysterious meeting, huh? I apologize for the cryptic message.
but I fear we are about to come under attack from cloaked invaders. What? Uh-oh. Invaderzy kloaki. Normally, I never would have detected them, but their variant covalence bands were interfering with an experiment dealing with hyperbolic... Blum, 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 blum. Cześć, Evi. Miło, że wpadłaś. Przez ciebie tak cierpimy. Od takiego czasu. If there's a point, beast, you should be getting to it. As you wish, Wolverine. No i znowu nagle nie ma dialogu, nie? Those contain information on every known mutant in the world. If they fell into the wrong hands, no mutant would be safe. Any idea who's doing it, beast? Anyone attempting to infiltrate our network would have to be nearby. But I scanned the mansion grounds and can't detect anyone. Therefore, it seems reasonable to assume our unwanted guests are cloaked. Now it makes sense. For the past half hour, I've been catching thoughts from minds that I've never encountered before. Mateusz, cieszę się twoim szczęściem. Nie mam pojęcia, co piszesz, ani o co chodzi, ale... Jest git. Jean, do you think you can pinpoint where these thoughts are coming from? Zajebiście się, yes. Czajniczek sprawdza. Jestem bardzo zadowolony. All right, Jean, let's get out there and pay close. Dobrze. Co teraz? Find and stop the GRSO. O, czyli tu będzie misja teraz, tak? Interesting. Gdzie mam ich szukać? Polecam, jak najbardziej. Jeżeli siedzisz dużo w jednym miejscu, lubisz ciepłe pićko. Gdzie mam ich szukać, tych friendzli? Nie gdzieś na górze, tak? Pewnie będzie jakaś wielka wojna, jak wyjdę na zewnątrz. O, koniec misji. Chyba, że tak. I muszę mieć Jean w drużynie. O nie. Spróbowałbym Kolosusa. Wstawiłem dwa ziko na kupon, żeby obejrzeć mecz, którego nie ma. Jak to nie ma meczu? Myślałem, że jest mecz. Co się stało z mecz? Storm. Zobaczymy, jak ten Kolosus. A, rozumiem. Okej. Okay. A dlatego potrzebuje Jean, bo ona potrafi wykryć tych atakujących, którzy są niewidzialni. Ma to sens. Ja tylko muszę jeszcze przyznać stacy. Kolosus pewnie dużo w siłę. Tak jest. Power attack, po prostu w to załaduję wszystkie punkty. Ostra ofensywa idzie. Jak to jest, że już trzeci live Mega Mana, gdzie nie obejrzałem żadnego? Dobry przekaz leci. Dobra, tłuczmy się. Right here. Some. O bogowie. Dobra. Kolosus jest fajny, ale bardzo wolny. Ja chyba wrócę do mojego Wolverinka. Niech się komputer z nim żera. A, jest lista intruzów. Okej. Okay. Tak jak w tamtej misji z klonami.
Sama zasada najwyraźniej. Pozostało ci 26 intruzów. Przynajmniej z nich fajne rzeczy wypadają. Dobra, Jean. Ty jesteś mi tu potrzebna, więc chcąc nie chcąc muszę cię leczyć. O bogowie pralka. Korty mają tenisowe, ale bogactwo. No. Mam wrażenie, że czasem tych przedmiotów nie rzuca, co mu każe rzucać. Nie wiem, czy musi być przytomna. Niech se będzie. Chyba ktoś zlevelował? Widziałem. A tak, Jean. Okej. Storm, defensive, Wolverine, aggressive. Ciekawe, co by się stało, jakbym zmienił AI stan z aggressive na berserka. Ciekawe, jaka jest różnica między tymi dwoma stansami. Się te granaty przydają jak nigdzie. Szkoda, że jestem zatruty. Muszę się jakoś wyleczyć. Nie wiem, czym się leczy z zatrucia. Nie mam nawet przedmiotów do tego. Okay. A, ten jeszcze żyje. Ups. Dida świątek. Świątek, piątek, Dida dziela. Dobra, to znowu save. Przynajmniej tym razem nie jest na czas. To jest na plus. A już jestem prawie w połowie gry. Jak tak dalej pójdzie, to może poniżej 15 godzin się zamkniemy. Może w 12? To by było spoko. Co jest? Zawsze rzuca tym granatem dopiero za drugim razem. Dwa razy otworzyć menu i rzucić granatem, żeby nim rzucił. Mam nadzieję, że mi nie zużywa dwóch granatów w ten sposób. Storm Jam, spoko. I znowu level up, tak? Czyj? Storm. Szkoda, że nie ma AI stance jakiegoś takiego bardziej nastawionego na magię właśnie. Jeden do 20 ekstra obrażeń. Do ciosów fizycznych. No to ładuj to, Kolosus. Chociaż, kurde, Wolverine zadaje więcej obrażeń. Kolosus jest powolniejszy. Może na odwrót. Zabiorę mu Storm Jama i dam go Wolverine'owi. A Kolosus dostanie Flame Jama. Myślę, że to ma najwięcej sensu.
No, Colossus jest takim typowym tankiem tutaj, że przyjmuje na klatę mnóstwo obrażeń, ale sam jest dość powolny, jeśli chodzi o ataki. Przynajmniej takie sprawia wrażenie jak na razie. O, dostałem medpacka, to nawet go wykorzystam. Jeśli się nie mylę, to będzie chyba najbardziej optymalny. Co powiem o tej grze, że początek był bardzo trudny, bardzo wysoki poziom trudności. Teraz jest odrobinę łatwiejsza, ale to też przynajmniej w połowie dlatego, że trochę się nauczyłem lepiej, jak wykorzystywać słabości gry. To jest ogólnie taka rzecz, której się szybko nauczyłem grając na Engage'u, że trzeba bardzo często przede wszystkim wykminiać, jak podejść do tej gier od najlepszej strony. Bo gdyby nie ten poziom trudności, gdyby nie to, że gra jest po prostu bardzo trudna, to uważam, że jest naprawdę przyzwoitym RPG-iem na Engage'a. Aż jestem potem ciekawy, żeby zobaczyć, jak wygląda dwójka, o której słyszałem nie najlepsze rzeczy. To jest ten sam silnik i w ogóle, ale podobno jest jeszcze dłuższa i jeszcze trudniejsza. Więc trochę mnie to martwi. Która wypada według mnie, znaczy najgorzej? Najlepiej. No na pewno nie gry wymagające zręczności. Jest kilka fajnych gier strategicznych, Cywilizacja, High Seas, Catan, które bardzo fajnie działają na Engage'u. Im bardziej dynamiczna gra, tym trudniej o to, żeby była żeby działała prawidłowo i żeby było wygodne sterowanie. Ale paradoksalnie ścigałki mają bardzo dużo szczęścia na Engage'u. Graliśmy już w kilka, które były naprawdę dobrymi ścigałkami. I nie spodziewałby się tego akurat po Engage'u. Ale takie gry jak Glimmerati, jak Colin McRae Rally, to co ostatnio graliśmy, System Rush, to się okazuje, że to są naprawdę przyzwoite ścigałki. A to jest ciekawe, bo ja nie jestem nawet jakimś wielkim fanem gier wyścigowych. Tak ogólnie. Są tam jakieś poszczególne serie, które lubię z dzieciństwa, ale byłem zaskoczony jakością. Tak, Crash i Payload akurat były fatalne. Straszne gry. Crasha dałoby się jeszcze odratować, myślę, troszkę zmianami w kodzie. Payloada byłoby już chyba ciężko, bo ta gra po prostu nie działa. No, ale Crasha jeszcze... Crasha troszeczkę zmienić kamerę. Jeszcze by coś się dało wypracować. Asphalt Urban GT też był fajny. Na Engage'u. Grałem na razie tylko w jedynkę. Nie wiem, czy dwójka jest lepsza, czy gorsza. Ale był ten naprawdę też fajny. Trudny. Szczególnie niektóre trasy były... Wydawał mi się poziom trudności bardzo nierówny. Now, if one of you would be so kind as to gather the communication gear from one of these gentlemen, you could prove most beneficial. Nic nie zrozumiałem z tego dialogu. Czułem się przez chwilę, jakbym dostał wylewu. Mauros, dzisiaj skolekcjonowanie wszystkich gier na Engage'a wydaje mi się praktycznie niemożliwe. Jest kilka gier, które są piekielnie drogie. To znaczy, z dostępnością nie byłoby tak źle, z ceną. Z ceną okropnie. Myślę, że na niektóre pojedyncze gry musiałbyś wydać na luzie ponad 5000 zł za sztukę.
This is most disconcerting. Okay, Beast. Now that we brought you the toys, tell us who sent them. Ja miałem dość szczęścia, że przed modą na Engage'a zacząłem zbierać gry na Engage'a i zdążyłem zebrać wszystkie, zanim ceny wyleciały w kosmos. Just one moment. All I have to do is reconfigure the transmitter and triangulate the beacon signal. Voila! Now we can ascertain who our invisible friend we're communicating with. Nie przypominam sobie niczego o Colinie akurat Makre. Canada. Intriguing. That is Das. I do not know this case. That facility once belonged to the Canadian government. It's where the Weapon X project was carried out many years ago. Jaka jest różnica ceny? Wydaje mi się, że pomijając jedną grę, za żadną nie zapłaciłem więcej niż 1000 zł. Nawet najdroższe gry, jak kosztowały około 800-900, to uważałem, że to już jest strasznie wysoka cena. I tylko zdobyciem jednej miałem problem. Dzisiaj ceny powyżej 1000 zł za niektóre gry to jest normalka. Indeed, which is precisely why Logan has already left. No, a kiedyś były za grosze. Pierwsze gry na Engage'a w pudełku, jakie kupowałem w Wielkiej Brytanii, kupowałem po 10-20 zł. Folii. Która gra najbardziej by mi się widziała spośród tych, co tam nie wyszły? Ciężko powiedzieć. Barakel 180 funtów. No tak, to... To prawda. Teraz muszę mieć Cyklopa i Wolverina, tak? No to Colossus i Storm, I guess. Hello, big brother. Alex, or should I say Havoc? I answer to either name. Did you bring your ex-pals? I did, but they will not intrude. I told you to come alone. I guess you are all joined at the hip. Cut the small talk, Alex. Where is this place? It's an annex for Department H, Canada's Defense Ministry. We got word they were running a secret facility here, something to do with mutants. We... Yeah, I joined the Brotherhood. Deal with it. So that was you protecting Magneto from radiation at the Russian nuclear plant, exposition man. Alex, you've done some stupid things, but joining up with that bunch is... I knew you'd say that. That's why I had you meet me here, so you could see for yourself that humanity is nothing but a bunch of animals. Mom and Dad were human. Were they animals? And what would they think of you joining the Brotherhood? Mom and Dad weren't even in our lives, Scott. They dropped the ball, just like you. Shut up, Alex! You first, big brother! Whoa. What gives? You should be out cold. And you should have knocked... You should have been knocked into the next province. Our powers are nullified because we're brothers. Remember, Bonehead? Fine by me. I don't need plasma to take you down a notch. You two ladies finished? You said they would not interfere. I told them not to. I hate to interrupt, but we need to see what is happening here. Why? Because little Alex here is right. They used to experiment on mutants at this place. Really nasty stuff. And if someone got a bright idea to start things up again, I'm here to permanently change their mind. Come on, let's check it out. Oh. To ten bardzo zły Havok jest teraz moim kolegą, tak? I'm okay with this. Misja 12. No dobrze. Czyli jesteśmy w połowie gry oficjalnie.
Będzie ostatnia misja na dziś, moi drodzy. I tak już dzisiaj przesadzam z tymi streamkami. Stanę wydziedziczony, jak tak dalej pójdzie. Nie chcę być cyklopem. Fuj, obrzydliwe. Czemu cyklop jest taki nielubiany? Jako X-człowiek. Rekan, czy dobrze czytam? Dziękuję pięknie za 6 miesięcy. Reckan? Reck4N? Co to samo się obrywa Supermanowi? A któremu Supermanowi? Supermanów było sporo. Znaczy wariantów Supermana. Na przykład za co można nie lubić tego z Injustice? Albo tego Red Sun? To się domyślam. Dobranoc, Mateusz. Hello, Fryzia. Co tam u ciebie, żabo? Jak tam streamki? Wystreamowałeś dzisiaj już wszystko? Wszystkie gry? Najpotężniejsza streamerka. Ma 2 suby? No, ładnie. Looks like a bull elephant tore through this place. What happened here? Me. Ojej, Wolverine, napsociłeś tu. Oj, Fryzia ma nawet emotki. Bardzo mała Fryzia, kizia się i mizia. Ej. Spoko. Będziesz płacić czynsz. Dobrze, zarabiaj pieniądze. Muszę jakoś przyzwyczaić się. To by było bardzo dziwne, gdyby ktoś... O, zarobiła całe pi pieniędzy. Dziwnie cicho się zrobiło w tej grze. Tam gdzieś mam iść? Nie wiem do końca, co z Didą zrobić. Do kina ją zabierać, na spacery z nią. O, ktoś jest. Starszy sierżancie. See, these guards prove something's going on here. They all wear patches with the initials GRSO. I wonder what that stands for. Gruba ryba skrobie odbyt. To jest GRSO. Co? Cyclops. Zgadula, pytasz o wersję DOSową?
z gaduli, jaką ma licencję, z tego co rozumiem, jest najprawdopodobniej komercyjna. Zapytałem, kto to był, Techland bodajże, o więcej informacji na ten temat i cały czas czekam na odpowiedź. Będę się jeszcze na pewno przypominał. Kurde, jak mnie nohal spędzi. To nie na wodę. Spodziewam się, że nawet oni nie wiedzą. To była jedna z pierwszych gier wydanych w ogóle przez tę firmę 30 lat temu, jeszcze pewnie w czasach, gdy to nie było jakoś mocno skodyfikowane. Ustalanie takich rzeczy to jest koszmar. Pewnie wszystko było robione na mordę, jak to się brzydko mówi. O Boże. Dzięki, Stulejko. Dokładnie takiego obrazu chciałem teraz w głowie. Modne się zrobiło, że influencerzy robią o sobie filmy i w kinach puszczają? Co? Pierwsze słyszę o czymś takim. Chciałbym film o sobie, ale musiałby mnie zagrać Tom Cruise. Ach, o tym mowa. Aha, o tym, dobra. Już rozumiem, o czym mówisz. Ile medpaków? No kojarzę Buddę, taki gruby, co się uśmiecha. Wow, nawet Tomasz Raczek ma w planach robić recenzję filmu. No to grubo. To się barierki da rozwalać w tej planszy. Ważne info. Tych barierek jest dużo. Ciekawe, ile kosztuje reklama w telewizji. Jakbyśmy na przykład my jako Arundotiu chcieli nasz nowy produkt zareklamować. Ciekawe, czy nas by było stać na jakimś kanale. Pewnie nie. Biorąc pod uwagę, że nic pewnie na tym nie zarobimy. Jakby było super. Zróbmy crowdfunding, żeby zamiast reklamy puszczać w telewizji 30 sekund majestatycznego grunia po prostu. Ale to by było śmieszne. Tak sobie myślę, że to by była w ogóle super akcja marketingowa, bo zaraz by ludzie szukali, o co chodzi ze świnią w telewizji. Totalnie by tak było. To nawet nie jest zły pomysł. Lol, reklama ze świnią. Co za zbereźności tutaj sparą jakieś tantiemy. Seks tantryczny to sobie w domu możesz uprawiać, a nie jakieś rzeczy mi tu implikować. Wyciąg. Albo ten gamer pig bathwater, jakbyśmy zareklamowali w telewizji.
Dalej mam kilka sztuk. Na sprzedaż jak coś. O. No i przyszła zepsuć zabawę. Aha. A i poszła. Uff. No nie, wróciła. Co tam, zumerze? Tantiema okupnik. Tak, była taka, no. Ukraińska piosenkarka. Tantiema okrutnik. Cześć, żabo. Dzień dobry. Słyszała o seksie tantrycznym i jest. Nie, nie, ja przyszłam przejąć ten kanał. Dzięki Bogu, trud mój skończon. Ja bym chciał odpocząć w życiu trochę. O mój Boże. O, na samą myśl, aż dostałem... O, jakie cyce. Gdzie? Tu. Cyce. Chciałaś kiedyś takie wielkie? Nie, kurde, zablokowałem się. Fuck. Zrobiła mi rajda, no. Meduże czo? Nie mogę tam wejść w ogóle, co jest? Sekund emitowany podczas programu Dzień Dobry TVN będzie kosztować nas od 3 do ponad 7 tysięcy złotych. To mniej niż myślałem. Myślę, że totalnie znalazłoby się dość szaleńców, żeby zebrać ze mną 7 tysięcy złotych na majestatycznego grunia w TVN-ie. To by było bardzo śmieszne. Zróbmy to. Trudno mi uwierzyć, że zaledwie 6 tysięcy złotych za reklamę w telewizji TVN. Ciekawe, czy trzeba jakieś wymagania spełniać, żeby móc kupić taką reklamę, bo na pewno są jakieś reguły Urzędu Ochrony Praw Konsumentów, tam związane z radiofonią i telewizją pewnie jeszcze jakieś. Na pewno nie może być wulgarna, no to potat odpada. Świnka musi być ubrana. Aloszka? Jak dodasz, że grunio to maść na parzącą pipuchę, to na pewno dadzą ci miejsce w reklamówce. Nie, wydaje mi się, że to jest bardzo mało, 7 tysięcy. To kurczę, niedużych rozmiarów kanały na YouTubie pewnie biorą więcej. My na przykład nie bierzemy aż takich kwot za jakiekolwiek reklamy, bo nikt by ich nie kupił. Ale no nie wyobrażam sobie, żeby tylko 7 tysięcy za reklamę? O, pan Archon na głównej Twitcha znowu? O bogowie. Wy tutaj o parzącej pipusze. Ładnie się zabawiać. Długa jest ta plansza. Dalej nie wiem, czego szukam tak naprawdę. Cześć, Paci.
Zgaduję, że muszą być na przykład też jakieś reguły dotyczące tego, żeby reklama dokładnie mówiła, o czym jest. Że nie można zrobić takiej reklamy, że nie wiadomo, o co chodzi. I to już nas przekreśliłoby pewnie na starcie, że nie można po prostu kazać TVN-owi puścić na 30 sekund majestatycznego grunia. Ale nie wiem. Gamer pig bathwater. Gdzie dwóch się bije, tam krzesło rozwalam. No i w czym problem? Muscle relaxant. Za moich czasów na to się mówiło rohypnol. Albo pawulonik, jak kto woli. Ważniejsze, żeby mieć... Ej, zapomniałem, że... Fryzia, czy ty jadłaś kolację? A myślisz, że Rufi jadła kolację? A pójdź ją zapytaj. Bo dzisiaj przyszedł pan kebab specjalny na streama i powiedział, że trzeba jeść kebab na kolację. O, jest elewator. A myślałem, że do niej pójdziesz po prostu, ale możesz do niej napisać. Też zadziała. Chciałem się jej pozbyć po prostu. Był kebab od Rudego, o właśnie. Czyli nie ten kebab, czyli od Saigi. Saiga jest Rudy. Rozumiem, co robi statystyka strength. Rozumiem, co robi speed. Domyślam się, co robi intelligence, ale co robi body? Z tego, że hungry comes from your body. Hapsy. Może hapsy? Chciałem się dobrze zastanowić, co to znaczy hapsy, ale dotarło do mnie. Boże. Boże, czemu to jest tak długa plansza? Body to wielkość buty i buba. To brzmiało jak kutie. Buszuje kut. Może właśnie poszła sobie robić jedzenie i wszystko zostanie zrujnowane. Jak mogłaś to zrobić z Archonem? Kto i co? Kto coś ze mną robił? Nie jadła kolacji, uff, ale wyjaśniłaś jej sytuację bardzo złożoną. Nie, powiedziałam po prostu, że coś kombinujesz. A okej. Okay. Za reklamę płaci się od 360 zł. To są jakieś niemożliwe ceny. Do której? O 4 nad ranem w telewizji regionalnej? Czy... No bez przesady, kurczę. Bo
Bo nie do końca rozumiem, nawet jakby się to miało opłacać, reklama za tam 300 czy 400 zł w telewizji. Przecież nawet nie pokryje najmniejszych kosztów czegokolwiek. A rozumiem, że to musi być na zasadach jakiejś po prostu licytacji, że nikt inny zupełnie nie jest zainteresowany, więc lepiej tak niż wcale. No tak, zgaduję, że za jedną emisję, za jednorazową emisję. Ale jak na publiczną telewizję, która w teorii ma zasięg praktycznie każdego domu, jakoś tak mi się to wydaje mało. 160 zł za sekundę, no to już by było za drogo. To nawet ja bym nie zapłacił takich pieniędzy. A ja jestem głupi i zapłaciłbym różne głupie pieniądze za głupie rzeczy. Na przykład za 30 sekund potata majestatycznego w telewizji dla żartu. Jakbym miał za dużo pieniędzy, to robiłbym takie głupie rzeczy. Albo kupił wszystkie gry na Engage'a. Co ja z tymi grami zrobię, jak ja już przejdę to wszystko? Nikt tego nie kupi przecież. Będzie gnić na półce. Poza tym pootwierałem. Połowę wartości, jak nie więcej, to wszystko postraciło tylko z samego faktu, że pootwierałem te pudełka. $360 jest za emisję na TVP1 o 4:40 rano. Nie przypominaj mi nawet, że otwierałeś zafoliowane gry. A czemu? Co jest nie tak w otwieraniu zafoliowanych gier, co robiłem bardzo często, tylko po to, żeby pograć w nie 30 minut? Od tego są one. Od tego są. Od tego są. A, to też jest sensowne, co mówisz, Suru, że to może być faktycznie 360 zł, ale przy zamówieniu na przykład 100 emisji, no to prawda. A to już by było 36 tysięcy złotych. Natomiast uważam, że to uczciwa cena za 100 emisji majestatycznego grunia w telewizji publicznej. Za pieniądze podatników. Lepsze to niż oglądanie kolejnej reklamy maści do pochwowej. Zapalenie grzybiczne. Ja uwielbiam zupę grzybową. Ej, moglibyśmy zrobić z tego nawet wspaniały event, że umawialibyśmy się codziennie na 4:40 na oglądanie majestatycznego grunia i normalnie by się ludzie zbierali w centrach miast, żeby obejrzeć. Grunio, grunio. Ech. Zrobimy 31 dni grudnia, ku czci grunia. I przemianujemy grudzień na grudzień. Lepsza godzina 4:20. A o 4:20 pewnie drogo. Chyba za 5 zł możesz wynająć na tydzień tabliczkę reklamową w tramwaju w Poznaniu. Naprawdę? Słyszałem, ktoś mi mówił, że we Wrocławiu? We Wrocławiu krasnala można kupić już za 500 zł. Czy za ileś? Na pewno mniej niż 1000, nie pamiętam za ile. Mogliby sobie postawić potata krasnala na przykład, redakcyjnego. Wiatoro chyba mi to mówił, ale może nie Wiatoro, że ktoś inny. I for Gore. Może by było, to jeszcze ta misja będzie trwała. Około 700 zł. No to tak mi się wydaje, że tak coś takiego rozmawialiśmy.
700 złotych za krasnala redakcyjnego. Mamy już jednego, nazywa się Kiuzak, ale moglibyśmy mieć drugiego. Zasponsorować kawie w jakimś zoo też tak można? Żal mi trochę kawi. Niech się nie męczą zwierzaki. Lepiej, żeby się nie urodziły, niż żeby się musiały męczyć w klatce. Prawda, potatku? On jest zadowolony z życia, ma za dobrze. Ale w zoo by nie miał tak dobrze, jak ma u mnie. Na przykład reklama na kazaniu w kościele. Jakby puścili majestatycznego grunia, na przykład podczas ofiarowania. W mojej parafii w Zabrzu się wyświetlają na telewizorze te pieśni. Mogliby tam puścić 30 sekund majestatycznego grunia. W ogóle dziwne rzeczy leciały. Znaczy organista grał, na przykład muzykę z Titanica. Albo ten... W ogóle dla mnie ten fakt, że ta... Jaka to była piosenka? Ta z Jesus Christ Superstar jest pieśnią teraz religijną w Polsce z jakiegoś powodu. Ta o apostołach. To jest w ogóle dla mnie... Kremzi po prostu. Wyobrażacie sobie, że zaczyna się msza i na rozpoczęcie nagle słyszycie "Somebody once told me". Dobra, kończ się misją. A to by super wyglądało. Dobiega z głośników nagle sam i cały kościół wstaje, bo się msza zaczyna. A to ty na mnie spojrzałeś. Zawsze możecie didaizm wyznawać, tak jak my. Diduś umarł. Diduś z martwych wstał, Diduś powróci. Ja w to wierzę z całego serca. Usłyszała jedzonko i zaraz będziemy zamawiać, tylko muszę skończyć tę misję i skończyć streamka. Bo ludzie na czacie obiecali, że na pewno wyślą mnóstwo donate'ów, żebyśmy mieli za co jeść kolację. O. Wystarczy, że zaczniecie się całować i jestem przekonany, że tak jakbyście tego codziennie nie robiły 16 godzin na dobę. Szkoda, ale no nie obrażaj Fryzi. Tylko dlatego, że ma ryj jak żaba, nie znaczy, że to jest jakieś obrzydliwe. Ribbit. No bo przyszedł pan kebab taki na streama i powiedział, że kebab. Kiedy grysz rekowe, Fryzia? Są w dostawie. Tak, są w dostawie od zeszłego lata, więc jak tylko dotrą, wracamy do szreków. Chcę słuchać o Kiuzaka. Dobre pytanie. O, Gorbex, widzisz, dawno nie wypominał Fryzi Shreksów. No to proszę. Jest super okazja. Sama tutaj przyszła. Ja jej tu nie prosiłem. Możecie jej mówić same miłe rzeczy. Bardzo mi powiem, że podczas Dragon's Dogma streamu starałeś się ominąć ten temat kompletnie. Który temat? Shreksów? A, no tak. Na szczęście nikt was nie słyszy na streamie, więc... O, Fryzia teraz zarabia, to odkupi. Super.
że jest teraz sławną streamerką. Walka w budyniu, tak. Mogę się bić z Kizakiem. Wichrolit. Fryzie słyszymy. No tak, to jest normalne akurat, że Fryzie akurat słychać zazwyczaj. Ciekawe dlaczego. Łeła! Fryzia sławną streamerką of video games. Streamerką of Mario. Resztki szacunku do siebie mam jeszcze. Drogie dziewczęta i chłopcy, czujecie wciąż niedosyt? Odstawcie dziś pornosy, mówi wam seksmasterka. Kroczyć każdej upojnej nocy, jak chcesz możesz dołączyć. Czemu ta mapa jest tak gigantyczna? Żałuję, że cię znałam. Żałuję, że... O nie. Gdzie chrupie po tatku? Rufi wygląda, jakbyście jej już jej mózg wyprali. Przepraszam, sama wrzuciła do pralki i zapomniała. Też się musiałem, miałem wykąpać dzisiaj, faktycznie. Kurde, 2 sekundy za późno zasejwowałem, ale wstyd. Ej, dzisiaj streamuję już ponad 6,5 godziny łącznie. Albo nie wiedziałem, co ze sobą zrobić. A już byśmy mieli sale niezły. Gamer girl. Tak, gorsza świnia bathwater. Wow. Znaczy, że jest crazy. Mamy teraz podział w domu na potata i gorszą świnię. Odkąd crazy zaczęła gryźć Rufi. Już 2 razy ją użarła i raz tak całkiem porządnie. Rufi cały czas twierdzi, że ona nie chciała. Ale ja dobrze wiem, że gorsza świnia chciała. No właśnie, muszę skończyć pisać ten skrypt, żeby się dało je wydawać. Ej, właśnie, oddałaś crazy? Nie. Było ją i się odgryźć. Odgryź się, Rufi, dokładnie. Potat to nie jest gorsza świnia. Proszę nie przeklinać na tym streamie. To jest stream przyjazny rodzinie. Chłopak, dziewczyna, dziewczyna, normalna rodzina. O kurde, skąd ich tu tyle się wzięło? No. Arka Gdynia, potat bez świnia. Potat jest super. Kładzie się codziennie z nami, idzie spanko, tak ślicznie leży, jest taki grzeczniutki, daje busiaczki, grzecznie trzyma ile może, zanim się zleje.
i fajnie znosi taśmę, więc nie wiem. Wszystko zawsze sprowadza się do taśmy. Nie, to Crazy gryzie Rufi. Właśnie potat najlepszy, najsilniejszy. Rufi mówi, że ma dowód, ale wygląda jakby się przycięła nożem. Będę wam tłumaczył z Rufi na polski. Skut je na dupie. Skut je na chlupie. Czy to już to wścieklizna, tak? Ale to się Crazy zaraziło. Pa, Rufi. Czy szczepieni byli wszyscy przynajmniej? Top 5 szczepień. Budomen, dziękuję za 40 miesięcy subskrypcji. Okay. To o tyle dobrze w tej planszy jest, że jest inaczej. To, że jest długa ta plansza, to ma ten plus, że przynajmniej trochę przedmiotów grinduje. No, Rufi jest jak małe dziecko. Ona będzie przykładać łapę do kaloryfera, aż jej znowu nie ugryzie. Explore the facility. Daleko jeszcze. Boże. Dlaczego musisz przejść 63 gry na Engage'a, skoro mówiłeś w Time Warpie, że jest ich tylko 58? Taka była ówczesna wiedza. Od tego czasu sporo się zmieniło. I okazało się, że niektóre gry, które były uważane za niewydane, takie jak właśnie Sega Rally, no, okazało się, że zostały wydane. Odkryto więcej gier na Engage'a, jak się okazało. Kilka z nich wygrzebałem jeszcze zanim było w ogóle wiadomo, że publicznie, powszechnie, że zostały wydane. Dobra. Czy są jeszcze jakieś nieodkryte albo zagubione? Zagubionych jest mnóstwo. Znaczy są gry, które wiadomo, że powstawały, na przykład Lary. Ten od przygodówek. Leisure Suit Larry. Wiadomo, że ta gra istnieje. Są z niej screenshoty. Wiadomo nawet, kto posiada egzemplarz, ale ten kolekcjoner nie chce udostępnić jej publicznie. Więc na przykład wiadomo, że jest Larry. Jest kilka prototypów gier, które nie wyszły, ale które istnieją i wyciekły publicznie. Są też gry, o których znamy, wiemy tylko tyle, że ich nazwy na przykład pojawiły się na stronie Nokii i nigdy nie zostały ukończone i nie wiemy o nich nic więcej. Więc jest troszeczkę jeszcze rzeczy, których nie wiemy o Engage'u, które nie są publicznie znane. Ale może kiedyś się dowiemy więcej. Czemu ta mapa jest tak wielka? Czy ta plansza się kiedyś skończy? Biegnę i biegnę i to...
Chciałbym już iść jeść. A szybko przychodzi. Tak, mam w kolekcji Habbo Island, grę, która nigdy nie wyszła. Mam jedyny egzemplarz tej gry. Jest zdampowana w internecie, więc można ją sobie zobaczyć. Ale oryginał... Jest jeszcze jedno piętro? Ale oryginał tej gry, no, posiadam. Nawet gameplay jakiś krótki na YouTubie jest, znaczy z tego kartridża. Chciałem zrobić mały film dokumentalny na temat tej gry. Próbowałem nawiązać kontakt z ludźmi, którzy przy niej pracowali, ale szybko się urwał i nic z tego nie wyszło niestety, więc gnije ta gra teraz w mojej kolekcji trochę. I się nie przydaje niestety. Czy to się kiedyś skończy? Mapa była ogromna. Chyba była największa mapka w ogóle do tej pory w całej grze. Już ponad pół godziny biegam po tych planszach. Nawet nie jest tak, że jest trudno, tylko po prostu biegnę i biegnę i biegnę. Końca nie widać. Co to jest Genome Analyzer? Tak, chcę zrobić materiał podsumowujący taką top listę wszystkich gier na Engage'a od najlepszej do od najgorszej do najlepszej. O, może w tę stronę. Bo nie wiem, no chyba będę jedyną osobą na świecie, która będzie miała kompetencje, żeby ocenić je wszystkie. Used to study mutant genes. Na podstawie ukończenia każdej. Fajnie będzie wreszcie podsumować całą tę wiedzę jakoś. No i że mam... Czy będę pamiętał, jaka ta gra była? Myślę, że sobie jeszcze odpalę po drodze. Ale przynajmniej tyle mniej roboty będzie, że mam gameplaye ponagrywane ze wszystkiego, więc nie będę musiał chociaż... Ta część roboty będzie zrobiona. Medium Med Pack. Wspaniale, to dalej nie jest koniec. A to wygląda, jakby był zalążek do jakiejś areny z bossem, więc... Więc to już chyba jest... Bo jest dużo przedmiotów do zebrania. Więc mam wrażenie, że to już będzie to. Tak jest. Potem jeszcze zrobimy drugi maraton Engager, żeby sobie przypomnieć te wszystkie gry. Taka dawka przypominająca. Ale ej, uważam, że za drugim razem dużo szybciej bym sobie poradził z wieloma z nich niż za pierwszym. Już nie musiałbym ich całkowicie od zera wyczajać, tylko sobie przypominać. Ja jestem i dlaczego... Kto na mnie bije? W ogóle nie wiem, jestem jakiś taki super OP w tej planszy. Wszystkich tłukę, oni nic nie mogą zrobić. Rufi, zostaw Crazy, ona już poczuła krew, więc teraz będzie tylko gorzej. Mówi Pacimierz. Co daje ten Body Enhancer? Body Enhancer dodaje na kilka sekund jeden punkt do siły. Czyli... Delikatnie zwiększa siłę ataku na chwilę. Mówisz do Crazy? Engage nie wykorzystywał kartridżów. Gry na Engage'u były sprzedawane na kartach pamięci MMC, czyli takiej prymitywnej wersji karty SD. Te karty miały pojemność od 4, chyba największa miała 32 mega. Więc to mniej więcej o takich rozmiarach mówimy.
Technicznie karty mogły mieć i 256 i 512 MB też, ale nie wydaje mi się, żeby kiedykolwiek oficjalnie jakakolwiek gra wykorzystywała więcej niż chyba 32 MB. Koszt był wtedy mimo wszystko tych kart dużo wyższy niż dzisiaj, więc nie było to szczególnie sensowne kosztowo. Natomiast w co my graliśmy? W Glimmerati. Po streamie ten kartridż, nie pamiętam, czy miał 32 czy 64 giga, boże, megabajtów, ale po streamie zajrzałem na tą kartę pamięci i zobaczyłem, że tam praktycznie wszystkie dane są skompresowane i po rozpakowaniu ta gra zajmowała, nie pamiętam już teraz, czy 150 czy 200 megabajtów, czyli Glimmerati było olbrzymią grą, jak na standardy. Tylko po prostu wszystko było pokompresowane tam na tej karcie. Więc zrobiło to na mnie duże wrażenie, bo to zdecydowanie największa z gier, jakie widziałem do tej pory na Engage'u. I to wszystko się tam w locie rozpakowywało. Będzie już jakiś boss, czy... No i był full dublaż, to prawda. Chciałem wyekstraktować z tej gry grafiki. Te arty wszystkich postaci, ale szybko się poddałem, bo mi się nie chciało. Za dużo plików tam było, już znam, no dobra. Jednak mi się nie chce z tym bawić. X-meny też mają dublaż, no i to też są też na dużym kartridżu, nie wiem na jakiej pojemności, ale to jedna z ostatnich gier, jedynka i dwójka. Dwójka to chyba w sumie jedna z ostatnich gier, jakie wyszły na Engage'a zaraz przed Warhammerem, który chyba był ostatni. No nie licząc Segi oczywiście, nie liczę Segi jako... Bo to nie był taki pełnowartościowy release. Oczywiście, że byłoby fapane do Penelope. No, tak jak mówię, nie było czegoś takiego jak karty Engage. Były zwykłe karty MMC, które mogły mieć normalnie do 512 chyba megabajtów, może nawet więcej. Nie widziałem nigdy większej karty niż 512 megabajtów. O, chyba będzie boss. Alex, what are you doing? I'm completing my mission. Finally, that jar was getting cramped. Curse you, Havok, you have no idea what you have done. I know exactly what I have done. I just wish you could have joined us. Ah, mam ich bić, tak? Okej. Umarło jej się. Dobra, jednego załatwiłem, drugiego załatwiłem i będzie koniec misji. Uff. Let's head back to the mansion. We have to tell Professor X about this Operation Vigilance program. Powiem się, w lwym górnym rogu jest... Should we go after Havok? Yay, wygranko, nareszcie. O nie, to nie koniec? Gdzie filmik? O Jezu. We found this in the old Weapon X facility. It was being used to analyze the DNA of mutants. Amazing! With this I can see... A nie, ona miała taki szkocki akcent. To trudniejsze. Amazing! With this I can see exactly what the legacy virus is doing to Iliana. Bardzo ładny szkocki akcent.
Bardzo mi się nie wydaje, żeby to były działające karty MMC 4TB. Nie ma takiej opcji. Fizycznie nie mogłyby być większe niż 4 giga. Tak, 37 minut aż. O mój Boże. Dobra, kończymy na dzisiaj. Muszę najpierw wybrać jednostki. Tak. Cyclops, Wolverine, Colossus i Storm. Ups. Dobrze. O, znowu jestem w domu starców. To jest Picard, wiesz? Czasem ma nawet dialogi i go słychać. O mój Boże, Magneto. Very well. You have undoubtedly heard of the torture chambers Havok uncovered in Canada. This should prove to you that humans see us as little more than animals. I teraz nagle znowu jest dubbing. I teraz znowu nie ma. Yeah. Xavier has brainwashed the lot of you. There's also the small matter of a prisoner you've taken. You are free. Come and join your master. Free. Join your master. Okay. Oh. Kurde, chciałem nam zapisać. He's the greatest on Tal'Dorei. Magneto, don't forget about his loyal followers. No, sorry. He's a stand-up bloke. He is a... Enough told. I came to offer you a chance to redeem yourselves as homo superiors. On jest Niemcem? To czemu w filmie mówił po polsku, takim śmiesznym, łamanym polskim? Think about it. He's right. He has the power to create better lives for all mutants. Była najśmieszniejsza scena w filmie. From there, I will create a new world order. Cease all mutants actively or face instant termination. Dobra. Koniec. Koniec na dziś. To jest misja numer 13 nareszcie. Misja 13. Jesteśmy za połową gry nareszcie. Po 7,5. Dziękuję pięknie za dzisiejszego streama. Uciekam, bo mnie kobiety zamordują, jak ich nie nakarmię. Jeść! Tak wygląda szczęśliwy mężczyzna. Więc życzę wam miłej nocy. Dziękuję, że wpadliście po raz kolejny na streamka. Dzisiaj były aż dwa. Dwa streamki. Życzę wam miłej nocki. Buziaki, papatki, potatki. Trzymajcie się ciepło. Aha, muszę zapauzować licznik. I do zobaczyska. Pa! Good day.